Witam i pozdrawiam wszystkich Państwa w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam wszystkich! Drodzy Państwo, 15 lat temu los zdarzył, że uczestniczyłem bezpośrednio w wydarzeniach dla Polski historycznych czy wręcz epokowych. Uczestniczyłem w negocjacjach, które kształtowały warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Byłem uczestnikiem szczytu w Kopenhadze, szczytu, który otworzył Polsce drogę do Unii Europejskiej. I od tego momentu staliśmy się jako Polska i Polacy integralną częścią Europejskiej Strefy Bezpieczeństwa i Rozwoju. Chcę bardzo mocno podkreślić słowa, że jest to strefa bezpieczeństwa. Uświadommy sobie dzisiaj wszyscy i niech wszyscy sobie w Polsce uświadomią, że jesteśmy pierwszym pokoleniem w Rzeczypospolitej od 1000 lat. Pierwszym pokoleniem, które nie doświadczyło wojny, okropieństw wojny. To też zasługa Unii Europejskiej, bo Unia powstała po to, żeby okropieństwa II wojny nigdy się nie powtórzyły. Drodzy Państwo, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci i następne pokolenia też mogły realizować swoje aspiracje w pokoju, musimy jako Polska, przede wszystkim jako Polska i Polacy, wzmacniać jedność Unii Europejskiej, a nie tak jak to czyni obecny rząd, tą jedność rozbijając i podważając. Nie pozwolimy na to. Jeżeli chcemy bezpiecznego rozwoju dla Polski i Polaków, dla całej Europy, to nie tylko mamy respektować fundamentalne zasady Unii Europejskiej, ale też je wzmacniać. Te zasady to demokratyczne państwo prawa z trójpodziałem władzy. Te fundamentalne zasady to solidarność europejska, której nie można traktować wybiórczo, a prawo i sprawiedliwość te zasady i fundamenty podważa i łamie. Nie pozwolimy na to. Drodzy Państwo, było mi bardzo smutno, kiedy symbolicznie, ale to pani premier Szydło wyprowadzała Polskę z Unii Europejskiej, wyprowadzając flagę unijną z kancelarii premiera. Było mi jeszcze bardziej smutno i byłem zdumiony, kiedy 2 lata temu, kiedy rozpoczynała się kadencja Parlamentu Europejskiego, ta kadencja, kiedy filharmonicy strasburscy grali hymn europejski, który przecież wyraża, symbolizuje wartości Unii Europejskiej. Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości ostentacyjnie siedziała, nie wstała z miejsc, a na czele tych posłów siedzących, ostentacyjnie wyrażających pogardę dla wartości Unii, był wtedy poseł, a dzisiaj nasz prezydent, polski prezydent Andrzej Duda. To wstyd, panie prezydencie! To wstyd, panie prezydencie. I ostatnie zdanie. Drodzy państwo, pani premier Szydło często mówi, że da radę. A my im dzisiaj odpowiedzmy, nie damy się wypchnąć z Europejskiej Strefy Bezpieczeństwa i Rozwoju. Pozdrawiam, bądźmy razem, nie tylko dzisiaj.